Adam. Okej, 5. Paulina to jest nasza koleżanka z klasy, która też się dobrze uczy teraz. Nie może chodzić, tylko jedzie na wózku. Myślę, że będzie chodzić. Ja też. Ja też. Ja też. Ja też. Smutno bez ciebie. Doryska, ta jest Korinska, a ta jest Jońska. Michał, to musisz mi wytłumaczyć, czy to ma być takie arena? A raczej no, chyba arena. Normalny las. W ogóle niech można jakąś arenę zrobić. Arena, dobra, i co widownie, i za widownią las, tak? Tak. Tak sobie to wyobrażasz? Ta widownia taka, żeby była różna. Różna? Różna. Różna. Jeden z kapeluszem, drugi z czapką, trzeci, nie wiem, z butami. A teraz bym powiedział na przykład tego zwycięzcę i tego, co zakładał, to... Zwycięzca taki dumny, taki no... Poważny. Nie, właśnie niepoważny, wesoły, bardzo wesoły. I taka, nie wiem, uniesiona ręka. Uniesiona ręka, dobrze. Żeby zwyciężył, tak? Tak. Moja przygoda z pocztówką nowohucką rozpoczęła się w momencie, jak spotkałem tą pocztówkę przedstawiającą mój zakład pracy, w którym w tym okresie pracowałem. To jest pocztówka ze Zgniatacza, w dawnej huty Lenina, obecnej ArcelorMittal Steel. Tych pocztówek z kombinatu mam około 30. To później zainteresowało mnie miasto, w którym mieszkam od 30 kilku lat. Moją najcenniejszą pocztówką nowohucką jest pocztówka z roku 54. Na tej pocztówce przedstawione są niektóre wydziały w budowie nowej huty, a w latach 50. przecież nie wolno było fotografować zakładów pracy, szczególnie socjalistycznych, takich jakim był kombinat. Bardzo cenne również pocztówki są przedstawiające nową hutę z lat 70. z lotu ptaka. Spotkałem ich tylko dwie czy trzy. Tutaj jest ciekawa pocztówka, to jest 56 rok bodajże. Przedstawia Teatr Ludowy, ale od tyłu. Zbieram również pocztówki związane z nową hutą, ale z okresem przedwojennym. To jest klasztor w Mogile. Pocztówka to jest 1911 roku. Tutaj mam bardzo ciekawą pocztówkę przedstawiającą osiedle Zgody za światem dziecka, charakterystyczny, może niektórzy pamiętają, charakterystyczny statek kosmiczny, w którym nowohuckie dzieci bardzo chętnie się bawiły. Pierwsze powstały mi sarny. Stopniowo budowałem te sarny i wyszła sarna ręka do ogrodu. I w tym ogrodzie każdy patrzył zwierzak. Dzieci, jak zobaczyły pierwszy raz tę sarnę, dość duża była, no to pierwsze okrzyki to krowa, koń, takie te dzieci krzyczały. Stopniowo zacząłem następne zwierzątka. Tak powstało, że takie stado powstało dosyć duże. I teraz mam radość, bo od początku te dzieci ciągle słyszę już z daleka sarna, żyrafa, wołają, podnieść, tata, mama, podnieść, do góry podnoszę te dzieci i wszystko się zatrzymuje. Nawet teraz dorośli to się interesowali kwiatami mniej więcej, ale teraz już i patrzą wszyscy, kto by nie szedł, to patrzy na zwierzęta.
gips na polu na zewnątrz się nie da. No. Myślałem, że ja dobrze zakonserwuję, zamaluję, że będzie. Niestety jelenia już musiałem przerobić, wzmocnić, jest betonu cały. Wszystkie pozostałe są betonowe. Zwierzaki ciężkie, nikt nie wyniesie z ogrodu. To jest moje pomieszczenie, mój warsztat pracy. Ja tu sobie pracuję w dni wolne od pracy, które chodzę do huty. Tu trzeba we przerwy grzebać, kopać, zmieniać, żeby kwitło wiosną, latem i jesienią, nie te kwiaty kwitły. Sąsiedzi, no to oni cieszą się, bo z góry patrzą, widzą wszystko. Ogródeczek jest w sam raz do miasta.